I jesteśmy ponownie w Plants vs. Zombie 2. Dzisiaj znów bez listów, bo kontynuuję moje wieczorne nagrywanie przed wyjazdem. Jak widzicie, zajęliśmy... jesteśmy ciągle w stalowej lidze, ale nic żeśmy nie zagrali, więc... O, a co to, trzy osoby tylko? Nic żeśmy nie zagrali, więc... Więc no co, nigdzie żeśmy się nie dostali, no trzy dni nam zostały. Zobaczmy, co dzisiaj mamy tutaj do rozwiązania w Battles. O nie, to były te potiony i to było tak. Aha. No powiem wam, że... Wy mówiliście, żebym tego Gold Bluma brał, ale on chyba w ogóle jest zakazany tu wszędzie. Żeśmy go ostatnio patrzyli, on był zakazany. Nie, gdzie ten Gold Bloom jest? Chociaż tu może nie będzie. Nie widzę go zupełnie. O, to jest Gold Bloom i to zrobimy i go zmimujemy. Ale czy to się uda, nie mam zielonego pojęcia, bo... To jest Goldblum, tego zmimujemy. Będziemy mieli dużo hajsu, dobra, zobaczymy. Mamy 500. Co można zrobić z 500? Nie wiem, no można na pewno zrobić tak, tak. No i let's rock. Aha. O kurczę, oni tu coś jeszcze wyciągają. Czemu tu się więcej tych potek pojawia? Jak to skasować? Aha, bo tu jeszcze ktoś mrozi. A kto tu mrozi? Coś tam zarabiamy, ale niewiele. Nic nie zarobiłem, tak jak w ogóle nie powinienem go rzucać. Aha, bo tu jest snowstorm, po prostu zamieć przychodzi. Ale się powiększył ten jeden. No dobrze, jabłka z tymi zamrażającymi dobrze ich spowalniają, nie? Problem jest taki, że wydaje mi się, że tego co właśnie tu mamy, go trzeba by wycofać. Pracować nad jakimś innym. Aż 80 tysięcy, no całkiem solidnie to wygląda. Może by się przydał po prostu jakiś zwykły, co daje kasę, nie? Ciężko tego gargantuara, to chyba nie zabijemy. Mocarz z niego jest, powiem wam, idzie jeszcze kolejny. No ale kasy mamy akurat. To 170 tysięcy. No na pewno bym nie powiedział, że było słabo. Wydaje się, że 170 tysięcy to jest dużo.
Ale kto to wie? A patrzcie, pojawili się inni. No ja bym chyba wymienił tego jednego na ten, na zwykłą roślinę, która... Patrzcie, tu bym zrobił tak. Tego bym wymienił na tego na przykład, nie? Nie wiem, czy te goldblumy takie przydatne. Czy go jednego nie wywalić? Ja bym chyba Mima na tu zrobił. Jednego goldbluma wsadził. Gdzie on tu był? Jednego goldbluma i po prostu tego. I wydaje mi się, że byłoby lepiej, nie? Wydaje mi się, że to jednak więcej kasy z tego będzie niż z takiego zwykłego. Elegancja. Boję się o to zamrażanie, że oni się w końcu naprawdę zamrożą. A wtedy to nie wiem, co zrobię. Jak jest. Dobra, dołóżmy tu troszeczkę. Można by było skasować jednego. Dobra, jeden przeszedł, ale to chyba nic. Ale to coś jest nie tak, bo... To wcześniej nam jakoś lepiej poszło, co? Zauważcie, że teraz mamy tylko... No i zamarzło nam tu wszystko w ogóle. Żeśmy ich pobili. Ale kolejne nam pozamarzały. Dobra. Zginęły. No i co? 136 tysięcy. To nie jest jakoś dużo. Mówię, wcześniej mieliśmy 170, no ale mamy jeszcze czas. Jest w sumie troszeczkę więcej nawet mamy teraz. 10 sekund, jeszcze zdążymy chyba jednego tego puścić. Dobra, 180. No jest lepiej, chociaż... Nie wiem, czy ten akurat lepiej... No jest 108, no powiem wam tak, no jest 188, tak, a było wcześniej chyba 180, więc może by się dało coś innego jeszcze wymyśleć. Jak jest ten strzelający. No bo tego musimy mieć, no ci dwaj, no to naprawdę dużo daje, ten od kasy też jest. On też jest spoko, nie? No chyba, żebyśmy zrobili jeszcze ognistego jalapeno. Gdzie on jest tutaj, ten ognisty?
Ale nie wiem, on raczej nie za wiele zrobi. Gdzie jest ognisty? Nie jalapeno, tylko zwykła papryka. O, ognista papryka, nie? Ognista papryka. Nie wiem, spróbuj. A nie, o Jezu, ognista papryka, przecież jak ich mrożę. Jestem głupi. Nie wiem, zobaczmy. No to co, chyba przegrałem właśnie. Ognistą paprykę dałem, nie wierzę w to. Aha, tu ją w ogóle miałem dawać. Czy ona grzeje, ta ognista papryka? Bo ona normalnie powinna grzać. Aha, grzeje, dobra, stopiła to. Dobra, jest git. Aha, bo ci przeszli, bo ich stopiło, no tak. Niedobrze, niedobrze jest, przechodzą. Normalnie ich. Normalnie ich to na bokach tam broniło. No ale teraz nie będzie ich bronić, bo nie ma jak. Dobra, dajemy ogniste te. No te jabłka niby też spowalniają. Widzicie, że jak one uderzają, to oni stoją w miejscu, nie? No ale to jest tylko na chwilę. Dobrze, że przeciwnik jest bardzo słaby. No tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, jak do tych ognistych podejść tematów teraz. Na razie. Widzicie, jest o wiele mniej niż 110, nie? Na początku żeśmy zaczynali ze 188. Dobra. Więc ja bym na pewno, no paprykę bym na pewno wywalił. Papryka jest do niczego. Ale nie wiem, czy bym nie zał czegoś takiego, jak na przykład ten, co je ich. Gdzie on jest? Takiego żabola bym może dał. I go gdzieś tu z tyłu postawił, nie? Tu normalnie, standardowo to, to i to. Thank you.
On się może udać. Tylko że one są drogie, nie? No ale żaby od razu zjadają, więc jak będzie... Pieniędzy nie mamy. No, problemem jest kasa teraz. Ale żabę przerzucili. No powiem wam, że słabo to wygląda. Mówię, znów nas ratuje to, że przeciwnik grać nie potrafi. Zaraz to przegra, nie? Dobra, tej dolnej linii i tak nie obronimy już. Zjadło go. Zjadło. Zamroziło nam to. Ale jak żeśmy strzelili... A, bo my tak rozmrażamy. Ja się zastanawiam, jak my to rozmrażamy co chwilę. Podjedzony. No nie wiem, ta żaba za długo chyje. Tyle wam powiem. Dwadzieścia sekund. Dobra, jedyne co teraz możemy, to ich wysadzać, nie? I to też robimy i to nam wychodzi. To 44. Nie było najgorzej, no ale żaba znów, jak widzicie, no nie był to najlepszy pomysł z tą żabą, bo lawa guława może, o, lawa guława jest niezła, bo lawa guława zostawia ślad po sobie. Czyli co, żaba nie. A co robił kalafior? Hipnotyzuje randomowe zombie. Ciekawe, zobaczmy. Się boję, że zaraz będzie dobry zawodnik i po prostu przegramy, nie? No bo to też nie ma się, nie można się tak bawić, prawda? Ja się bawię teraz, daję sobie różne, sprawdzam rośliny. A... Czy go mogę na przykład tu postawić? Czy on będzie działał jakby na całą mapę, czy jak to działa? I co, i on teraz w drugą stronę idzie, ten zombiak? No to może być, powiem wam, nawet niezłe, nie? Może być nawet niezłe, bo widzę, że... Znaczy widzę na razie, że działa, że... Że kogoś tam zahipnotyzował i w sumie fajnie to chyba... Patrzcie, proszę, w drugą stronę, nie? Thank you.
wielkiego zahipnotyzować. Czemu Gargantuara sobie nie zahipnotyzuje, nie? O, zahipnotyzował Gargantuara, ale wypas. Dobra. Nie takie złe to jest, powiem wam. Patrzcie, że on idzie teraz i będzie ich wszystkich bił, ale wypas. No, powiem wam, że mocarz. Gdyby jeszcze trochę więcej czasu, gdybyśmy jeszcze troszeczkę więcej czasu mieli, to by to jeszcze lepiej wyglądało. 9 sekund dostaniemy jeszcze na tego. To 90 tysięcy. Powiem wam, że zagrałbym jeszcze raz. Aha, nie mamy. Chociaż może 36 battles za 150 gemów. Biorę. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Może zamiast tego... Kurde, no ale nie mamy pieniędzy na więcej. Ciebie się zastanawiam, czy nie wymienić tego Mima na ten, ale wydaje mi się, że jak tak wymienię Mima, to będzie słabo, nie będziemy mieli pieniędzy, ale możemy spróbować. Oni od razu za nich kasę dostajemy, jak oni się odwracają. Nie wiem, czy to zauważyliście. Patrzcie, jak ten duży ich tam skrobie, to całą linię wyczyścił. $250 trzeba kasy na tego. Trzeba mi kasę pozbierać. O nie, idzie Gargantuar. Chyba mi go zabije, co? Czuję, że tu będziemy mieli słaby wynik. Kasy nie mam w ogóle.
Raczej to wygramy. Ale szału nie będzie. Bo tu nam się zamroziły, w ogóle się nie chcą odmrozić. Troszeczkę słabo. Ale nie no, kalafior jest świetny, powiem wam. Zabroziło nam całego kalafiora. 144, no z jednym kalafiorem było akurat. Coś tam nam odblokowało. W ogóle nam do tego, do grape shootera, tego grape'a całego zrobiło mocniejszy wybuch. Zaraz zobaczymy, gdzie on jest. Tu. O, większe obrażenia. Można by było jeszcze raz spróbować. Albo już kończymy. Już kończymy. Najwyżej w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Fajny zestaw tam zrobiliśmy. Ten, ja zapomniałem zupełnie o tym kalafiorze. Wydaje się być bardzo dobry. Wydaje się być bardzo dobry. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Pa, pa.